Cześć wszystkim. Bardzo miło mi Was powitać na pierwszym odcinku tego kanału, a dzisiejszy tytuł brzmi: jak pozyskać więcej klientów na nasze szkolenia? Przede wszystkim dzisiaj omówimy, od czego trzeba zacząć cały proces sprzedaży i jak ją zaprojektować, jak ją wdrażać w życie, ale to sobie omówimy kilka takich podstawowych pojęć stricte z zakresu sprzedaży. No to skoro jesteśmy przy sprzedaży, to musimy najpierw sobie umówić, jaką sprzedażą się będziemy zajmować. Ogólnie na co dzień mamy do czynienia ze sprzedażą B2C, czyli business to client. To jest typowa sprzedaż, kiedy biznes sprzedaje coś klientowi indywidualnemu, czyli my sprzedajemy mu, załóżmy, pojedyncze zabiegi, zabieg makijażu permanentnego, załóżmy manikir i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest sprzedaż B2C. A my w dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować sprzedażą B2B. B2B to jest sprzedaż business to business, czyli jedna firma sprzedaje coś drugiej. I ten typ dzisiaj nas najbardziej będzie interesować. Czym się teraz różni sprzedaż B2C oprócz B2B z tym, że sprzedajemy coś innego dwóm innym osobom? Przede wszystkim jakby proces sprzedaży i proces zakupu klientowi indywidualnemu jest zupełnie inny i bardzo, bardzo się różni w stosunku do sprzedaży klientowi biznesowemu. Klient indywidualny czasem może się kierować typowymi emocjami, nawet zachciankami. Możemy mieć tutaj do czynienia z zachciankami. A klient B2B bardzo często, bardzo długo chodzi wokół jakiejś decyzji, wokół jakiejś rzeczy, zanim podejmie decyzję. Klient B2C może nawet wejść do sklepu, coś kupić pod wpływem impulsu. Klient B2B czasem nawet zastanawia się półtorej roku, dwa lata, zanim podejmie finalną decyzję o zakupie. My dla dzisiejszego przykładu, żeby łatwiej było to wszystko o tym wszystkim opowiadać, weźmiemy sobie makijaż permanentny i szkolenie z zakresu podstawowego, z tego makijażu permanentnego. Tak, żeby jakoś łatwiej nam było uporządkować i ugrupować całą tą wiedzę i wszystkie te treści. A więc tak, zacznijmy najpierw od tego, komu coś chcemy sprzedawać. Bardzo wiele podręczników i opracowań mówi nam o kliencie idealnym. Ale jak wygląda klient idealny i czemu to nie jest dobry sposób na określenie swojego klienta i robienie na tej podstawie kampanii marketingowej? Już tłumaczę. Ale przede wszystkim, jak wygląda klient indywidualny? Według wszystkich opracowań wygląda to tak, że jest to klient, który de facto najczęściej może do nas przychodzić i chcielibyśmy, żeby do nas najczęściej trafiał. Czyli jeśli to jest szkolenie z makijażu permanentnego podstawowego, chcielibyśmy, żeby to była, załóżmy, kobieta w wieku 30 lat, która ma swoje oszczędności jakieś, załóżmy, lubi muzykę, lubi sport, to są jej zainteresowania. I to w dużym skrócie jest klient idealny. Ale co nam te informacje powiedziały? Oprócz wieku jako takiego, oprócz płci, do jakiej będziemy docierać, to jest zainteresowania za bardzo nam nic nie mówią, tak? Bo spośród wszystkich osób, które interesują się na przykład muzyką, tylko 0,5% na przykład może być wstępnie zainteresowanych szkoleniem z makijażu permanentnego brwi, nie? Więc my, żeby porządnie przeprowadzić cały proces sprzedaży B2B i projekcji tego procesu, musimy sobie określić, kim jest nasza buyer persona. Buyer persona to jest w przetłumaczeniu na polskie osoba, która podejmuje decyzję o zakupie. I tutaj mamy już trochę więcej schodków do pokonania. Bo przede wszystkim, żeby określić buyer personę, musimy sobie określić, kto wstępnie może być zainteresowany takim zakupem u nas. A więc jeśli mówimy o podstawowym szkoleniu z makijażu permanentnego brwi, z dużą dawką prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że będzie to kobieta w wieku od 25, załóżmy, czy nawet od 23 lat, weźmy na przykład, do 35 roku życia. W 90% przypadków tak jest. Dlaczego? Dlatego, że beauty to jest branża, w której jest zdecydowana większość kobiet. Dlatego maksymalizujemy tutaj nasze starania w tym kierunku. Więc jeśli już mamy mniej więcej przedział jakby grupowy, społeczny, do którego chcemy docierać, musimy teraz poznać problemy tych osób i motywację. Dlaczego one miałyby albo chcą się zająć właśnie makijażem permanentnym. I tutaj dopiero zaczynają się schody.
bo musimy odkryć ich problemy. My jakby z naszym szkoleniem z makijażu permanentnego, z naszą ofertą, jesteśmy na samym końcu, tutaj mniej więcej, na samym końcu tej drogi. A my jesteśmy jeszcze tutaj, zanim ta droga w ogóle się jeszcze zacznie. W tym momencie klient sobie zadaje, potencjalny klient zadaje sobie pytania. I możemy pogrupować jakby to na parę osób ładnych, parę przykładowych osób. Na przykład teraz z pamięci, czy też z wyobraźni strzelam, może to być osoba, która wraca po urlopie macierzyńskim. Siedziała troszkę w domu, troszkę czytała, troszkę siedziała, chciała i stwierdziła, że to jest najwyższy czas na to, żeby założyć własną działalność gospodarczą. Bardzo tego chciała, już ma dziecko, więc jest jakby w tym aspekcie spełniona, może teraz zadbać o siebie. I tutaj musimy zadać sobie pytania, czego ta osoba będzie szukać. To nie jest tak, że ona wstanie pewnego pięknego dnia, nie czytając w ogóle na ten temat, i powie: Jezus Maria, ale szkolenie z makijażu permanentnego mi się marzy, idę tam. A tym bardziej do Basi z Krakowa. Nie, to tak, broń Boże, nie wygląda. Ta osoba będzie raczej szukać, jak może otworzyć własny salon. Z czym to się wiąże, z czym to się je. Może jakieś łatwe sposoby na prowadzenie biznesu, albo jakie biznesy są dobre. Ona będzie szukać takich informacji, typu jak założyć działalność gospodarczą, jak wyposażyć załóżmy studio, urody, czy coś w tym stylu. Tego będzie szukać, chociaż też w ogóle nie wiadomo, czy ona będzie już miała nakierowane, że ona chce iść w stronę kosmetyki. Więc tu trzeba tego mniej więcej szukać. Tak? Trzeba zadać sobie pytania, czego ona może szukać, jakie ma problemy i jakie my problemy możemy rozwiązać. To też nie jest tak, że każda grupa będzie miała po 3 problemy do rozwiązania. Bardziej idziemy tutaj w kierunku 50-60 problemów. I to muszą być naprawdę poważne problemy tych osób, poważne bolączki, a nie to, że załóżmy w obecnej pracy zarabia za mało i chce zarabiać więcej. To nie do końca jest jej motywacja, oczywiście też, ale nie będzie szukała załóżmy w Google, jak zarabiać więcej, bo to jest zbyt ogólne, tak? Ona już wstępnie musi być jakby mniej więcej nakierowana, w którą stronę chce iść. Więc, idąc dalej, załóżmy drugą grupą osób, mogą być osoby, które już obecne są w branży, tak? Są w branży szeroko pojętego beauty. Na przykład może wykonują paznokcie. I te paznokcie się do teraz utrzymują. Jaki ta osoba może mieć ból? Jaki jest jej problem? Jej ból i jej problem może być to, że załóżmy musi bardzo dużo pracować, żeby na koniec miesiąca wyjść na swoje. I chce zwiększyć rentowność swojego biznesu. Więc czego będzie szukać? Będzie szukać przede wszystkim takich informacji, może jak pozyskać więcej klientów, jak zarabiać więcej. Może będzie szukała jakichś ciekawostek a propos świata marketingu, może jakichś szkoleń marketingowych. To nie jest jeszcze ten etap, że ona sobie zdaje sprawę albo wie, czy też wpadnie na to, że ona może po prostu delikatnie się przebranżowić, żeby to zrobić. Ona szuka obecnie rozwiązania tego problemu, a jej teraz problemem jest to, że ona chce mniej pracować, a zarabiać więcej. I to jest jej problem. I tutaj musimy my się pojawić w tym momencie. Więc to wszystko, co teraz powiedziałem, bardzo ładnie nam pokazuje, jak możemy określić buyer personę. Tych buyer person może być bardzo wiele, tak? Może być ich na przykład 30, a możesz się skupić też tylko na jednej na początku. I to wszystko, co teraz opisałem, jest tak zwaną górą lejka sprzedażowego. I czym jest ogólnie lejek sprzedażowy? Lejek sprzedażowy jest odwróconym trójkątem, gdzie na samej górze jest najszerszy, a na samym dole jest najmniejszy. I góra lejka reprezentuje wszystkie te osoby, które wstępnie, bardzo wstępnie mogą być zainteresowane naszą usługą, ale jeszcze o tym nie wiedzą. I broń Boże, nie może wyglądać to tak, że my atakujemy tą osobę. Od razu, jeśli ona szuka, jak założyć działalność gospodarczą w branży beauty, my nie wyskakujemy: przyjdź do mnie na szkolenie z makijażu permanentnego Basic. To tak nie będzie działać. Ta osoba powie: weź się człowieku odczep, ja na razie się zastanawiam, jaką działalność założyć, albo jak ją założyć, a dopiero później będę decydować, co dalej, tak? To jest tak samo, jakby ktoś was poprosił o małżeństwo na pierwszej randce. No, powiesz: sorry, ale chcę się poznać, nawet nie wiem, czy tego chcę za bardzo, czy to jest dobry czas, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz nie atakujecie go. I
W tej górze lejka musicie jakby też, jeśli już odpowiedzieliście sobie na to, jakie ta osoba ma problemy, to musicie znaleźć odpowiedź na to, gdzie ich będzie szukać. Bo wiadomo, jest parę ładnych wyszukiwarek, bardzo dużo źródeł informacji w obecnych czasach. Pierwszą największą wyszukiwarką jest oczywiście wyszukiwarka Google, więc tam może kierować swoje pytania. Ale to też jest stricte specyfika branży, bo teraz jesteśmy jakby przy salonie beauty, ale na przykład jeśli to byłby prezes dużej firmy, on informacji może na przykład szukać na LinkedInie. Akurat dziewczyny, które są zainteresowane branżą beauty, mogą szukać informacji również na jakichś grupach na Facebooku, forach branżowych, czy też na Instagramie, albo na drugiej największej wyszukiwarce na świecie, czyli na YouTubie. I w tych wszystkich miejscach ta osoba na samym początku tego lejka może się znajdować. I teraz my musimy się zastanowić, gdzie ta osoba tego będzie szukać i jak ją złapać. Więc jeśli na przykład osoba, która chce założyć własną działalność gospodarczą w branży beauty, będzie szukać informacji, to z dużą dawką prawdopodobieństwa powiemy, że będzie szukać jej w Google. A jak można jej się teraz wyświetlić w Google? Są dwie opcje. Albo prowadzisz ładnie bloga, stronę internetową. Jest ona bardzo dobrze zoptymalizowana pod względem SEO, pozycjonowania wszelkiego rodzaju i automatycznie ty będziesz się wyświetlać jakby na górze w propozycjach. Albo możesz wykupić reklamę w tym Google. I to automatycznie spowoduje, że będziesz na samej górze wyników, wyżej niż ten ruch organiczny. No ale wiadomo, trzeba na to wyłożyć pieniążki, tak? Więc to są dwie opcje, żeby już przechwycić uwagę tego klienta. Tylko tak jak mówię, jeśli mu się pojawisz, musisz udzielić odpowiedzi na jego pytania, na jego problemy. Więc jeśli już mamy tego klienta, przeczytał o nas, dowiedział się o nas czegoś i nawet nie o nas, tylko u nas dowiedział się czegoś, teraz jest tak zwana magia, czyli środek lejka sprzedażowego. Czyli tu, gdzie osoby, które wstępnie były zainteresowane, przechodzą do etapu rozważania. I tutaj jeszcze nawet nie wiedzą, czy tego chcą, ale ty musisz im non-stop się pojawiać gdzieś z tyłu głowy, jako taki głos: kurs makijażu permanentnego. Coś w tym stylu. Tutaj jest najtrudniejsze praktycznie działanie i najtrudniejsza robota do wykonania z twojej strony. I teraz jak to należy zrobić? Jeśli załóżmy, tak jak wcześniej wspomniałem, prowadzisz bloga i bloga aktualizujesz załóżmy raz w miesiącu, a na Instagramie jesteś codziennie, to bardzo dobrym krokiem z twojej strony będzie zaproszenie tej osoby z tej strony internetowej na Instagrama. Albo możesz mieć na stronie internetowej jakiś przycisk, który bezpośrednio przenosi jakby do Instagrama, albo możesz to robić na zasadzie remarketingu. Czyli jeśli ktoś wszedł na twoją stronę internetową, możesz jakby ustawić tak kampanię reklamową, że algorytm wyłapie taką osobę i będzie mu wyświetlał reklamę: chodź, zapraszam cię na Instagrama, zobacz co tam u mnie na przykład, tak? A jeśli trafi na tego Instagrama, no to wiadomo, musisz rzucać wartościowe treści w miarę często, żeby tej osobie tak powracać cały czas do świadomości. Tak jak możemy sobie wyobrazić, nasz potencjalny klient jest planetą w samym środku, a my jesteśmy asteroidami wokół niego i krążymy, cały czas krążymy. Gdzieś tam mu cały czas o sobie przypominając, tak? Żeby on wiedział, że w razie czego my tu jesteśmy. I jak najbardziej można to też robić w obrębie jednego medium. Nie musi to być tak i cały jakby ten proces sprzedaży, lejka sprzedażowego, buyer persony i tak dalej. Najlepiej oczywiście działa, jeśli mamy parę różnych takich, poruszamy się pomiędzy paroma mediami i tak dalej. Działa w tym momencie to najlepiej, ale możemy to zrobić w obrębie jednego. Weźmy na przykład Instagram. Tutaj bardzo fajnie będzie wpływać na to cykliczność, jakieś dodawanie postów, tak, jakiś cykl. Możemy załóżmy zrobić tak, że w każdy wtorek dodajemy treści marketingowe. Rzeczy, które będą przydatne po prostu dla osób, które rozkręcają działalność gospodarczą albo już ją obecnie prowadzą. Kolejnym aspektem jest to, że możemy załóżmy w środę robić filmiki o tym, jak wykonać makijaż permanentny, czy też jak wygląda ta praca codzienna. W czwartek mogą być na przykład jakieś inne porady, typu ciekawostki ze świata permanentnego. Tak, żeby to była wiedza wartościowa dla tej osoby, bo jeśli prowadzisz Instagram nieregularnie i on nie jest, broń Boże, ciekawy dla danej osoby,
Nic z tego nie będzie. I ta osoba nie będzie chętnie jakby u Ciebie zostawiać i nie będziesz wokół niej krążyć. I ona sobie pójdzie po prostu gdzie indziej. Albo w ogóle o tym zapomni, że chciałaby to robić. Więc to jest ultra ważna robota. Teraz przechodząc dalej, jeśli już odbyła się jakby ta cała magia, przechodzimy do najważniejszej części lejka sprzedażowego pod naszym względem, ale równie ważnym co innym. Właśnie na dole tego lejka sprzedażowego odbywa się to cudowne sformułowanie, które dostajemy od klienta: poproszę o ofertę. I to jest coś, co chcemy usłyszeć. Coś, co jakby zwieńczy całe nasze starania, całą naszą robotę, którą zrobiliśmy. Wszyscy na to czekamy, bo od tego względu w tym momencie jest już duża dawka prawdopodobieństwa, pod warunkiem, że wszystko dobrze zrobimy, że to będzie nasz przyszły klient. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że cudownie jakby odpowiedzieliśmy na pierwsze trzy pytania, załóżmy, klienta, który jeszcze nie wiedział, że on chce wejść w makijaż permanentny, że powiedzieliśmy mu, jak założyć działalność gospodarczą i jaki rodzaj opodatkowania ma wybrać. Później krążyliśmy wokół niego cały czas, mu podpowiadając, że ten kurs makijażu permanentnego może być fajny. I jak już się zdecydował, że jednak chce ten makijaż permanentny, wszystko dzięki Tobie, a Ty wyślesz mu ofertę, która nie wzbudza z jego zaufania, nie rozwiewa jego wątpliwości, czy też nie jest po prostu dla niego atrakcyjna, no to pójdzie gdzie indziej. I zobacz, jaki ból, nie? Że wykonałeś ogrom roboty, a kto inny na tym skorzystał. I to też jest podpowiedź dla Was, że jeśli Wy troszkę zaniedbacie te dwa pierwsze jakby etapy lejka, a będziecie mieli cudownie zrobiony jakby trzeci etap lejka, czyli ten sam dół, to jest duża szansa, że będziecie mogli delikatnie podbierać klientów od innych, jeśli do Was przyjdą. Od innych osób, tak? Jeśli tamte miały gorzej napisaną ofertę, gorzej jakby przeprowadzony ten ostatni etap lejka, to jest szansa, że Wy będziecie zgarniać klientów po prostu od innych osób. Przede wszystkim jakby tutaj skład dołu lejka marketingowego i sprzedażowego wchodzi właśnie napisana oferta. Chyba, że masz stronę internetową, to możesz takie osoby, które są gotowe jakby pozyskać ofertę, przerzucać na tą stronę i tam podkreślać wszystkie zalety tego rozwiązania, rozwiewać jej obawy, na przykład dlaczego to jest tak drogie. Nie musisz tam, wiadomo, opisać ceny od razu, tak? Bo ona jeszcze nie zna, że tak powiem, skali. Nie wie, jak to umieścić sobie, bo dla niej, załóżmy, to jest 8000 zł za 3 dni. To jest w cholerę kasy, jakby nie było, tak? Dlatego musisz jej to jakoś umieścić, musisz jej jakoś rozwiać te wątpliwości. Że niby to jest 8000 zł na 3 dni, tak? To jest duży koszt, ale na przykład oferuje raty na 3 lata. Albo na przykład przy stawce 600 zł za nowy makijaż permanentny zwróci się to już w ciągu 12-14 zabiegów, tak? Jeśli taka osoba może mieć obawy, że nie będzie sobie radzić po szkoleniu, napisz jej, że zapewniasz opiekę poszkoleniową. Rozwij jej obawy. Tutaj kiedyś była super taka anegdotka z książki Marka Zamysłowskiego, Gonią czarne jednorożce, że Twoją robotą na tym ostatnim etapie lejka, wyobraź sobie, że jesteś z klientem na korytarzu, gdzie jest setka drzwi. I każde z tych drzwi to jest wymówka klienta, która pozwala mu uciec od Ciebie. Twoim zadaniem jest zamknąć te wszystkie drzwi, tak by ostatnim jakby słowem, które może powiedzieć klient, żeby się wymigać od zakupu, jest powiedzieć: jestem głupi, nie kupuję. To jest Twoja robota. Ty to musisz zrobić, zamknąć mu wszystkie drzwi, wszystkie obawy. Dlatego nie bój się tutaj mówić o ofertach. To nie jest tak, że jeśli Ty napiszesz coś, co może być obawą, to klient na to wpadnie i sam by o tym nie pomyślał. Nie, klient wręcz to doceni, że zobaczy, że Ty rzeczywiście się o niego troszczysz i rzeczywiście dbasz o to, żeby to wszystko było bardzo fajnie opisane. Graz z nim w otwarte karty, tak samo jakbyś sama chciała, żeby ktoś grał z Tobą. To zbuduje od niego ogromne poczucie słuszności, że dobrze robi, ale też przy okazji wpłynie na to, jak on Ciebie postrzega jako osobę szczerą, która rzeczywiście ma szczere chęci i chce dla niego jak najlepiej. To jest bardzo ważne. Przerobiliśmy górę lejka, czyli wstępne zainteresowanie osoby, nawet już nie naszymi usługami, ale to jest wprowadzenie tej osoby do nas, żeby ona jakoś na nas trafiła, o nas usłyszała i gdzieś tam kojarzyła, że gdzieś tam, załóżmy, jest taki Wojtek z Żor, coś on tam robi i jeszcze nie wiem gdzie, ale coś tam jest. Przeczytał, dowiedział się czegoś ode mnie, zaprosiłem go na Instagrama,
zaobserwował mnie. Mówi, kurde, fajnie ten Wojtek na tym Instagramie na przykład to nagrywa, fajne te rolki. Ten laser też takim laserem, też takim sposobem głupim na zarabianie nie wydaje się. Wydaje się, że to jest fajny zabieg. No pomyślę o tym, tak? Jeśli rozwija jakieś jego dodatkowe wątpliwości, wrzucę załóżmy na story, ile na tym można zarabiać, jak duża jest marżowość takiego zabiegu, jak to wygląda w rzeczywistości. Wrzucę rolkę o tym, że zapewniam opiekę poszkoleniową dożywotnią i tak dalej, i tak dalej. Poszczególnie każdymi rolkami czy też postami będę rozwiewał jego wątpliwości. On w końcu sam powinien dojść do tego etapu. Czasem to zajmie rok, czasem to zajmie 2 miesiące, że kurczę, to jest dobry pomysł na przyszłość. I napisze do mnie o ofertę. Widzisz, ja obecnie to robię tak. Ja obecnie prowadzę pewną cykliczność postów na moim Instagramie i ta osoba na cały czas non-stop wokół mnie krąży, a ja de facto robiąc to, co robię, czekam tylko na to magiczne słowo, żeby do mnie napisał, poproszę o ofertę. Oferta, jeśli już przy tym jesteśmy, też to nie jest taki dokument, który sporządzisz raz i będzie aktualny przez 10 lat. Może być tak, że sporządzisz tą ofertę i ona już tego samego dnia, kiedy ją pierwszy raz wyślesz, przestanie być załóżmy aktualna. Albo zobaczysz pole do poprawy. Też ofertę możesz jak najbardziej, to jest wręcz wskazane, personalizować. Już nie mówię o takich rzeczach typu cześć Kasiu, przesyłam Ci ofertę, bo to akurat nic nie znaczy. Bardziej mówię o tym, żeby zapytać klienta, zanim mu wyślesz ofertę, czy masz do czynienia z branżą beauty. Co by go konkretnie interesowało? Załóżmy na tej podstawie, jeśli napisze Ci, że wchodzi dopiero do branży beauty, czy też ogólnie do branży i dopiero ucieka z etatu, możesz mu napisać, że poruszysz osobny panel o tym właśnie, jak założyć działalność gospodarczą, jaką formę opodatkowania wybrać i tak dalej, i tak dalej. On to bardzo doceni i to będzie spersonalizowana oferta, bo on oczekuje czego innego niż osoba, która już siedzi w tej branży, tak? To są dwie różne rzeczy. Dlatego warto personalizować po prostu tą ofertę. No i już praktycznie kończąc jakby delikatnie ten temat, w ogromnym skrócie to jest oczywiście powiedziane, bo to najlepiej się jakby robi w formie warsztatów i to właśnie będzie dla Was zadanie na później, ale o tym zaraz. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd macie brać tą wiedzę? Nie ma prostszego sposobu jak zapytanie tego klienta. Nikt inny nie wie tyle, co Wasz klient na ten temat. Tutaj nie możecie zgadywać, bo jeśli będziecie zgadywać, to niestety Wam się coś wydaje, tak? A rzeczywistość może być zupełnie inna. Więc klient jest najlepszym źródłem informacji. To jest raz. Dwa. To ćwiczenie samo w sobie da Wam już ogrom wiedzy na temat Waszego klienta. Pomoże Wam ustalić komunikację, jak się macie komunikować, jakie posty pisać, jakie treści będą dla niego interesujące. Wszystko to Wam już pomoże na tym etapie. Cała kompleksowa strategia, zaprojektowanie i tak dalej, to nie jest też na jedną noc temat. To jest taki temat, że jeśli robiliście to już kiedyś, macie to opanowane, w miesiąc się może wyrobicie, ale to też nie jest tak, że Wy, jeśli pierwszy raz to robicie, będziecie to robić przez rok i ogólnie bez sensu i tak dalej. Nie, do tego trzeba przysiąść, ale na pewno jeśli do tego przysiądziecie, zwróci się Wam to z nawiązką. Bo ogólnie cała sprzedaż też wygląda w ten sposób, że to nie jest tak, że jeśli robicie coś źle albo nie robicie tego tak, jak powinniście robić, to nie będziecie w ogóle sprzedawać. Tylko jeśli będziecie robić to dobrze, może się okazać, że tymi samymi nakładami osiągacie 10 razy lepsze efekty. Co mam na myśli? Na przykład jeśli wydajecie 1000 zł na reklamę miesięcznie i pozyskujecie 5 osób zainteresowanych w szkoleniu, to robiąc to dobrze, tak samo jak ja to przed chwilą powiedziałem, projektując lejek, jego potrzeby i tak dalej, może się okazać, że wydając ten sam 1000 zł pozyskacie załóżmy tych klientów 12. Jest różnica? No wiadomo, że jest różnica, nie? Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że ta strategia nie będzie idealna za pierwszym razem. Będziecie musieli wiele razy ją testować, wiele razy zmieniać, wiele razy dopracowywać. Może być wręcz tak, że to, co sobie ustalicie, kompletnie nie ma jakiegokolwiek związku z rzeczywistością i musicie to skorygować po prostu. Teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, to nie jest tak, że sporządzicie jeden lejek i będzie świetny. Tych lejków może być tyle, ile chcecie. Do każdej grupy klientów może być osobny lejek. I tak też to powinniście zrobić. Im bardziej podejdziecie indywidualnie do danej grupy osób, tym lepiej.
Więc tak w skrócie ogrodem to wygląda. Napiszcie komentarz, czy Wam się podobało. Napiszcie do mnie na Instagram. Możecie też mnie tam obserwować. Tam rzucam częściej jakieś właśnie ciekawostki na temat świata sprzedaży, czy też marketingu. Będzie mi bardzo miło tam Was zaprosić. Napiszcie komentarz, czy coś byście dodali. Jeśli chcecie, żebym Wam pomógł, czy załóżmy, żebyśmy podeszli do czegoś razem, do jakiegoś problemu, czy żebyśmy omówili jakąś grupę klientów, również na Instagramie możecie do mnie napisać. Z miłą chęcią poświęcę Wam czas i Wam pomogę. Więc co? Dajcie znać też, jaki kolejny odcinek chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Obojętnie, czy to związane z marketingiem, czy sprzedażą, jak sprzedawać więcej zabiegów indywidualnych, jak docierać taniej do jakichś klientów, jaki content tworzyć. Napiszcie po prostu, jakie są Wasze propozycje i co Was interesuje, a na pewno spełnię Wasze życzenie prędzej czy później. Bardzo Wam dziękuję, że mnie oglądaliście. Bardzo dziękuję, że poświęciliście mi dzisiaj czas. I teraz bardzo Was proszę, bierzemy zeszyciki i notujemy. Miłego dnia. Cześć, hej.